Dzisiaj mija 2 tygodnie, od kiedy jesteśmy na Zanzibarze. Plan był taki, że mieliśmy dzisiaj wracać już do Warszawy. Zdecydowaliśmy się zostać dłużej, bo sytuacja w tej chwili w Polsce jest nieciekawa. Także stwierdziliśmy, że ponieważ możemy sobie pozwolić na to, żeby jeszcze ten tydzień świąteczny przeciągnąć, ten tydzień świąteczny i pracować stąd, to po prostu zostajemy. Także dzisiaj, słuchajcie, kolejna atrakcja, bo opuściliśmy już nasz hotel i jedziemy do Stone Town. Także dzisiaj będziemy zwiedzać Stone Town, zostajemy tam na noc, a jutro jedziemy na zachodnie wybrzeże do innego hotelu. Jedziemy, zostało nam już 20 minut do Stone Town i zaczyna ruch się zagęszczać mocno. No ale ten to sobie nakład tych materacy na ten samochód. Jak reklama Ikei. Ja, dokładnie jak reklama Ikei. Pokaż go. Co za gość po prostu. Jesteśmy na przedmieściach Stone Town. Chcemy jechać do hotelu, zostawić rzeczy. Ma przyjechać facet odebrać samochód już, bo już nie będziemy mieli wypożyczonego samochodu. Chcemy teraz posiedzieć trochę na tyłku przez parę dni. Zaczyna być bardzo ładnie. Tak? Muzeum Sztuki? No to tutaj na pewno wrócimy. Zbliżamy się do centrum i architektura jest coraz ładniejsza. Ładnie. Naprawdę ładnie. Czekaj, no to tam mamy zakaz wjazdu, to jest kłopot. No to zaraz. No, entry. Szukamy alternatywy. Dojazdowa ulica do hotelu zamknięta, więc szukamy innego rozwiązania. Ależ to drzewo jest genialne. To jest przecież te samochodziki. No słuchajcie, dużo się dzieje. Lokalny targ. Byś się zgubiła? Nie, no ja bym ci się nie pozwoliła zgubić, kochanie. Będę cię cały czas trzymała za rączkę. Jumbo! Są prawdziwe perełeczki. Perełeczki po prostu. Pojawiające się nagle. Zbliżamy się do hotelu. Jaki piękny. A tu już ocean. Katamaran piękny. Ależ tu jest pięknie. Te drzwi to jest jakiś obłęd. Ja już czuję, że zwariuję. No to jest, wiesz. Ale ślicznie. Cudowne miejsce. Cudowne miasto, po prostu już jesteśmy zakochani, jeszcze nie wysiedliśmy z samochodu. Jak tam kotek dalej? Prosto? Wow! Dotarliśmy na miejsce. Wow! Tembo Hotel. Hotelowe lobby. Ale super. Oczywiście wyrwałyśmy ze Stefcią, bo trochę chce nam się siusiu po podróży. Nie no, genialnie, naprawdę genialnie. Hotel jest w kolonialnym budynku i został nam polecony jako super klimatyczne miejsce. Lecę szukać Stefy. Co robisz, maleństwo?
mogła znaleźć łazienki, więc zaczęła grać na pianinie. Ależ tu jest klimat fajny. Hotelowy bar. I widok na ocean. I na pana, który chodzi w majtkach z niewiadomego powodu. Uznał, że dobrym pomysłem jest chodzenie w majtkach po hotelu. Te schodki to jest po prostu jakaś magia. Nie daruję sobie, muszę sprawdzić, dokąd prowadzą na sobie. Aha. Czyli tu jest górny taras z leżaczkami. I jeszcze jeden basen. No dobra, idziemy zobaczyć nasz pokój. O nie, naprawdę? Nie. Poważnie? O Boże, myślałam, że oni żartują. Ale chyba nie żartowali. Piękny obraz. Ten też. Nasz pokój. Wielkie, wielkie, wielkie łóżko. To łóżko ma z 2,20 szerokości. Jakiś gigant. I też urządzony jest w takim eklektycznym stylu. Wszystkie meble chyba stare, które były na wyspie, to właściciele tego hotelu poskupowali i urządzili pokoje. Ale wygląda to naprawdę uroczo. I nasz tarasik. Maleńki stoliczek. Krzesełka, ale ślicznie. Widok na ocean. Tam jest port. Gdzie jest Prison Island? Tam jest Prison Island. Okej, to tam popłyniemy jutro oglądać żółwie. Zamówiłyśmy ze Stefcią pyszny lunch w Tembo Hotel. Grzanki z awokado i z pomidorami. Zupkę warzywną. I ja zamówiłam chowder z owocami morza. Jest po prostu obłędny. A zupka jak, kochanie? Jakie głodne dziecko po prostu. Wszystko smakuje. Zaczynamy się włóczyć po uliczkach. Zapuściliśmy się w takie wąskie uliczki. I mamy nadzieję, że uda nam się zwiedzać na własną rękę. Stefa, studzienka! Dotarliśmy do starej katedry świętego Józefa. Ale boskie są te uliczki. I drzwi po prostu zwariowałyśmy ze Stefą. I w sumie Piotrek udaje, że nie, ale też. I przy co drugich drzwiach się zatrzymujemy i robimy zdjęcia. Ale zobaczcie, dlaczego. Wszystkie te drzwi są po prostu niezwykłe. Dzieła sztuki. Katedra niestety jest zamknięta. Ale chciałam wam pokazać, jak jest piękna, jak strasznie, strasznie, strasznie zniszczona. Zwiedzamy teraz łaźnie perskie. Obiekt jest zamknięty, ale za kilka tysięcy szylingów można wejść. Panie siedzą, pobierają opłaty i można zobaczyć. Podejrzewam, że jak łaźnie działały, to wyglądały przepięknie. A teraz niestety, jak wiele zabytków w tym mieście, są w słabym stanie. Ciemność.
Te łaźnie są naprawdę ogromne. Gdzieś zagubiliśmy już w korytarzach. Jest tylko taki świetlik. Naprzeciwko łaźni, dosłownie naprzeciwko, mieści się kulturalne i artystyczne centrum Zanzibaru. Więc też oczywiście chcemy zobaczyć, jak to wygląda. Czyli... Hi, how are you? Czyli są to wybrane prace lokalnych artystów, rękodzieło i trochę sztuki. I trochę pamiątek. To szczerze mówiąc spodziewałam się, nie wiem czego się spodziewałam. Ale jak na obecne tutaj miejsca, gdzie można kupić sztukę, to jest bardzo, bardzo wyjątkowe i te rzeczy, niektóre są naprawdę fajne. No, słuchajcie, Stefcia, pokaż. To stało u nas na stole. Co to jest? Stało to u nas na stole, wiecie, w restauracji. I tak myślałyśmy, że to jest jakiś przycisk do serwetek czy coś. I kiedyś poprosiłam kelnerkę o sól. I co się okazało, że to jest pieprzniczka i solniczka. Tak mniej więcej pod koniec wyjazdu się okazało, że cały czas sól i pieprz stały na stole. I to chyba sobie kupimy na działkę, bo strasznie nam się to podoba. A tu jest warsztacik, gdzie są wytwarzane te rzeczy. Jak widać, drzwi stąd tam są mega słynne, inspirują nie tylko mnie, ale też artystów. I shopping zrobiony. Kupiłyśmy prześliczne turkusowe drzwi. Stefcia wybrała. A tu artysta nam pakuje. A tutaj jest Emerson Spice Hotel, który też rozważaliśmy, żeby się zatrzymać. I teraz wychodzimy z zarobu i tak wow, jakie piękne miejsce. I tak o, Emerson Spice Hotel. Bo właśnie rozważaliśmy albo to, albo Tembo, ale wygrało Tembo, bo jest nad oceanem. I widać port, ale to jest jakieś przepiękne miejsce. No tak coś czułam, te wnętrza też są przepiękne. Jak to zawsze ja, zawsze zaraz będę żałowała, że jednak tutaj się nie zatrzymaliśmy. O, już rączki myje ekipa. Gdzie strasznie nam się chce pić. I wydaje mi się, że znaleźliśmy jakieś przecudne miejsce, jak tu jest pięknie. Gdzie tata? To prowadź, Stefciu, tak jak myślisz. Tak? Znalazłaś tatę? Ale super. Secret Garden? Nie mogłyśmy znaleźć. Co tam, koteczku, wziąłeś? Bo już widzę, że z niecierpliwością się zabierasz do jedzenia. Salt and pepper squid. Squid. Proszę bardzo, jakie piękne kalmarki. A Stefcia, deserek. No my zjadłyśmy lunch grzecznie ze Stefcią. Zjadłyśmy zupki. Seasonal grive z mango i passion fruit. Jak, kotek? Bo wygląda pięknie. To jest People's Palace, czyli była rezydencja sułtana. Wybudowana w XIX wieku przez sułtana Zanzibaru. I tutaj rezydował. Wówczas samochód brytyjskiego ambasadora z odległych czasów. Lecimy dalej. Tutaj też coś pięknego stoi, ale to już chyba z filmu amerykańskiego. Departament Muzeów i Antyków. To portret obańskiego sułtana, który wybudował ten pałac na początku XIX wieku. A tutaj, słuchajcie, prześmiesznie, patrzymy, że jest tutaj Franz Józef, tam jest Sisi na portrecie. I okazuje się, że nigdy nie byli na Zanzibarze, ale byli bardzo bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi sułtana. I przez to no, kiedyś nie było Facebooka, Instagrama, więc przywiózł sobie tutaj obrazy swoich przyjaciół. Te belki na suficie to mangrówy, drzewo mangrówowe. Pałac teraz jest wykończony cementem, ale kiedyś były to wyłącznie kamienie i błoto. Ryksza, którą sułtan się przemieszczał. Stefcia ledwo idzie, już tupi jak małe słoniątko. Stefciu, wybaczysz mi? Pokąpię się z tobą w basenie.
Okej, słuchajcie, lecę słuchać przewodnika. Tutaj takie motywy arabeski, no typowe dla architektury wzornictwa arabskiego. Tutaj zgromadzone meble, totalnie eklektyczne. Indyjskie meble. Żyrandole są z kryształów Murano, sprowadzone z Wenecji. Tu jest komplet mebli sprowadzonych z Francji. A tam fotel sułtana. Tutaj portret córki sułtana. Nasz przewodnik zwrócił uwagę, że jest bardzo podobna do prezydenta Putina. No, trudno mu nie przyznać racji. Potem podobno się zakochała w jakimś Niemcu, uciekła z Zanzibaru i zmieniła religię na protestantyzm. A tutaj, słuchajcie, łóżko księżniczki, jak miała 7 latek. Wiecie, co to jest? To jest specjalny stojak na laski. Jak dżentelmeni przychodzili z laskami, to tutaj je wkładali. Sitting room of the sultan. Okej. And a coin from Europe, and that is the sultan's chair. Wow. It's original. To jest krzesło sułtana. Szaty. Sultan dress or hide. Tutaj sypialnia. This is original bed. This is original bed. It's a wood, you see? This is wood. I thought it's metal. It's wood. It's beautiful. And later, co to jest? Myślałam, że metalowa. To jest drewniane łóżko, tak pomalowane. Ale piękny mebel Art Deco. Cudo. A ja nie wiem, słuchajcie, czy wspomniałam, to tak wygląda, dlatego że muzeum ma zostać niedługo zamknięte i będzie renowacja. Więc stąd ten bałagan w ustawieniu, w meblach i tak dalej. Oni po prostu to wszystko szykują do renowacji, także mieliśmy szczęście, że mogliśmy zobaczyć. Druga winda na Zanzibarze. Otis. Bo później po sułtanie były tu budynki rządowe. Teraz znajdujemy się w ogrodach sułtana. Tutaj jest budynek szkoły, gdzie uczęszczali synowie. Niestety nie córki. A tuż za tym murem znajduje się ocean. Bardzo ciekawe miejsce. Naprawdę warto je odwiedzić, jak będziecie w Stone Town. Mam nadzieję, że będziecie tutaj już po renowacji. Flaga w połowie. No, wspominałam o tym, że 1,5 tygodnia temu zmarł prezydent Tanzanii. House of Wonders to też cudowny zabytek Stone Town. Był to pierwszy dom, w którym była elektryczność. Niestety pod koniec 2020 roku się zawalił. Ten 2020 po prostu całkiem do dupy i tu się potwierdza. I teraz jest remontowany, ale jest w takim stanie, że nie ma do niego wstępu i niestety zobaczymy go może jak jeszcze kiedyś będziemy na Zanzibarze. Kolejny zabytek na promenadzie wzdłuż oceanu to stary fort. Cały dzień zwiedzaliśmy Stone Town, dotarliśmy do hotelu i oczywiście Stefcia i Piotrek już siedzą w basenie, czekają na zachód słońca, który coś czuje, że będzie naprawdę piękny tutaj. Ale słuchajcie, tak gorąco zwiedzać miasto w takiej temperaturze to jest po prostu total. Nasza dzisiejsza kolacja z widokiem na Stone Town. Jak ci się podoba, Stefciu? To wygląda jak Metal Town. Stefcia jest zawiedziona, bo okazało się, że słońce zachodzi za budynkiem. Tam. Ale zobacz, jakie są piękne kolory nieba. Dzisiaj pełnia księżyca. Właśnie tam wschodzi. Piękny, różowy. Wow. Zobacz, jak szybko, Stefcia. Jest taki już? Jest ogromny. I widzisz, spóźniliśmy się na zachód słońca, ale za to masz wschód księżyca. Jest taki z tej odległości. Widzisz? Jak fajnie. Pink. Różowy księżyc.
Co tu mamy, co tu mamy? Mamy pity, ale troszkę mniejsze. Mamy pikantne kalmary z przepysznym sosem. I mamy awokado. To jest nasza przystawka. Na dziś. Ma some good curry. Good cooked in a coconut curry sauce. This is kingfish, preserved lamb pickle. Wow. Pumpkin tagine. This is vegetable curry. Beautiful. Sauteed sweet potato. Dead pickle. Green papaya salad. Fresh chili. Persian plum rice. Okay. Enjoy your meal. Thank you so much. Skończyliśmy przecudowną kolację w Emerson on Humurumzi. I słuchajcie, naprawdę polecamy to miejsce. Mama. Absolutnie cudowne. Teraz tutaj nie mogliśmy zamówić taksówki, więc ktoś z restauracji nas odprowadzi do hotelu, bo tak jest zdecydowanie bezpiecznie o tej godzinie już. I zmęczeni kończymy pierwszy dzień w Stone Town. Marzymy o tym ze Stefką, żeby się położyć do łóżka. Jedzenie było doskonałe na kolację. Teraz słuchajcie, jeszcze tylko 50 stopni do góry i idziemy spać. Cudowny pałac księżniczki Kole. Obecnie hotel. Przepiękne miejsce. Chcemy dzisiaj zwiedzić Muzeum Niewolnictwa. Były targ niewolników. I no, historia jest taka, że ten było wiele targów w Afryce. Był taki targ również na Capo Verde. Ale taki najbardziej brutalny i który się zapisał naprawdę bardzo strasznymi historiami, to właśnie był ten targ w Stone Town. Zdecydowaliśmy, że muzeum chcemy zwiedzić sami, bo wiedziałam, że tu jest bardzo dużo informacji, które po prostu trzeba przeczytać. Na Zanzibarze setki tysięcy ludzi były przetrzymywane i potem sprzedawane dalej i wysyłane w świat. Warto odwiedzić. I tak, myślimy, że niewolnictwo zostało zniesione, te czasy już się skończyły, ale wcale tak nie jest. Co nawet ja byłam zaskoczona. Tu jest ostatnia kaplica na wystawie i według współczesnych jakby standardów praw człowieka, praw pracowniczych, praw dzieci, praw kobiet, to na świecie cały czas jest od 21 do 36 milionów niewolników. 26% z tej grupy to są dzieci poniżej 18 roku życia. 55% to są kobiety i dziewczynki. Kraje, w których jest największy procent niewolników, czyli ludzi, którzy są po prostu pozbawieni praw, bezwzględnie wykorzystywani, to Mauretania, Haiti, Pakistan, Indie, Nepal, Mołdawia, Benin, Côte d'Ivoire, czyli Wybrzeże Kości Słoniowej, Gambia i Gabon. A jeżeli chodzi o największe liczby, czyli największe liczby, to są Indie, Chiny, Pakistan, Uzbekistan, Rosja, Nigeria, Kongo, Indonezja, Bangladesz i Tajlandia. Także wiecie co, wygląda to bardzo niewesoło. Dla Stefy wizyta tutaj była ekstremalnym przeżyciem i szokującym. Wiecie, wiadomo, o tym się mówi, to się wie, wydaje się, że... Natomiast jak ma się całą historię, jak to wyglądało, jak ci ludzie byli traktowani i jest to zebrane, skomasowane w kilku pomieszczeniach, na dosłownie kilku tablicach, to robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Warto to miejsce odwiedzić, chociaż nie będziecie mieć dobrego humoru wychodząc stąd.